Witam serdecznie, jest ze mną Radosław Górka, kapitan MKS Trzebinia. Radek, no dzisiaj w kiepskich nastrojach kończycie tę rundę jesienną, porażka no dość pechowa z Dalinem Myślenice. Nie wiem, czy w kiepskich nastrojach kończyliśmy już, cały sezon gramy w dość kiepskim nastroju, bo tych punktów jest za mało. Natomiast dzisiaj z Dalinem no, zdecydowały naprawdę detale, bo na pewno nie byliśmy swoim słabszym, a były momenty, gdzie mogliśmy odrobić stratę z nawiązką i teraz się cieszyć z trzech punktów i myśleć, jak drużynę przygotować na wiosnę. No właśnie, ten mecz dzisiejszy to był takim swoistym podsumowaniem tej rundy jesiennej całej, gdzie właśnie tak jak wspomniałeś, te detale decydowały, brak skuteczności, do tego też proste, często niewymuszone błędy indywidualne, które pomagały rywalom w zdobywaniu goli. Zdecydowanie, no, w tych punktów można byłoby policzyć chociażby Klepardię, chociażby tempo Białka. Pewnie by się znalazły jeszcze 2-3 mecze, gdzie spokojnie można było urwać punkty. I tych punktów dzisiaj byłoby pewnie z 20-22 i byśmy całkowicie inaczej patrzyli na przyszłość. Natomiast nic nie jest jeszcze stracone, bo jak widać tabela jest ciasna. 2-3 mecze decydują o tym, kto się gdzie znajduje w tabeli, a z tego co wiemy, miejsca 8-11 jeszcze będą grać baraż, więc to wszystko jest jeszcze otwarte. No właśnie, broni na pewno nie składacie, nie ma co spuszczać głów w dół. Natomiast trener nie ukrywał tego, potrzebne są wzmocnienia. Wy też tak to widzicie z perspektywy boiska, żeby ta rywalizacja kadra była szersza i bardziej wyrównana? Nie ma dyskusji, tu na pewno trzeba wzmocnienia, trzeba uzupełnienie. Zaczynaliśmy teoretycznie w 22, tak naprawdę kończymy 16, były mecze, gdzie do kadry musieliśmy dobierać juniorów, bo nie było na tylu seniorów, żeby jechać na mecz. Kontuzja Szymka Kurka, odejście Mrożka, wcześniej Maciek Muraz, który miał być, nie pojawił się. Kali, który dołączył troszkę później, to tak się wszystko złożyło do kupy, że no widać, że brakuje przynajmniej 3-4 do każdej, 3-4 ludzi, przynajmniej po jednym do każdej formacji. Jakbyś tak w skali szkolnych ocen miał ocenić tę rundę jesienną, to co byś wystawił? Myślę, że nie da ocenić jednoznacznie. Wydaje mi się, że takie dwa z plusem na przyszłość, bo drużyna ma duży potencjał, jest tu dużo chłopaków, co potrafią bardzo dobrze grać w piłkę i pokazywali to przez wiele sezonów. Teraz trzeba odzyskać chęć i po prostu zaatakować od tyłu, że tak powiem, tą tabelę do góry i wspinać się w przyszłej rundzie. Powiedz mi, bo trener powiedział po spotkaniu, że oddaje się do dyspozycji zarządu. Powiedz mi, zmiana trenera w tym momencie to byłby dobry krok, dobra decyzja? Nie, no ja myślę, że to jest zbyt pochopna decyzja. Trener po prostu emocje, że był po rozmowie z zarządem, że na koniec rundy miał zdobyć 20 punktów, zdobył 14. Pewnie trener jest słowny i na pewno o to chodzi, natomiast myślę, że decyzja zarządu będzie jednoznaczna, że nie przyjmie tej dymisji i pozwoli nam się przygotować do rundy wiosennej.